Hej kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj na tapetę chciałam przedstawić kolejną polską markę. Kolejną polską markę firmy naturalnej, która produkuje w 100% naturalne kosmetyki, a mianowicie jest to firma Make Me Bio. Ja z tej firmy miałam kilka kosmetyków, część już zużyłam i niestety nie mam opakowań. Natomiast część jestem w trakcie używania, bądź już zużyłam całkowicie też. Także chciałam Wam tu przedstawić kilka produktów. Firma mnie urzekła właśnie tym, że produkty są w 100% naturalne. Bardzo dobrze działają na moją cerę. Nie zdarzyło się, żebym miał jakikolwiek problem zapychania, czy jakikolwiek inny problem związany ze stosowaniem tych kosmetyków. Jestem nimi po prostu oczarowana, bardzo ładnie pachną, bardzo ładnie działają. Bardzo ładne opakowania mają, także same ochy i achy. Ja mam nadzieję, że zainteresuje Was tą marką, bo myślę, że naprawdę warto inwestować w polskie marki, tym bardziej marki naturalne, które nie zawierają żadnego, wiecie, syfu, żadnych zapychaczy, żadnej parafiny, czy innych takich, wiecie, rzeczy, które no nie są zdrowe dla naszej cery, a wcieramy je i no, wiecie, ja teraz chcę przejść na naturalną pielęgnację, bo jestem świadoma tego, co wcieram w moją twarz i w moje ciało, więc chcę po prostu, żeby te składniki nawilżały, żeby były naturalne, żeby nie szkodziły mojemu organizmowi. Ja myślę, że on się odwdzięczy za to. Te kosmetyki nie są drogie. Myślę, że te ceny są takie w miarę do przejścia. Także nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Pierwszym produktem, który mam już chyba drugie albo trzecie opakowanie z tego, co pamiętam, jest ogórkowy biokrem pod oczy z witaminą E i ekstraktem właśnie z ogórka. Bardzo dobry krem. Kosztuje on około 30 zł, bardzo ładnie nawilża, jest taki leciutki, pięknie pachnie, właśnie bardzo ładnie nawilża tą strefę pod oczami, sprawdza się idealnie pod makijaż. Gdy położymy ten krem właśnie pod oczy i nałożymy makijaż, to ta strefa pod oczami nie jest absolutnie przesuszona. Polecam Wam go serdecznie, bo bardzo ładnie nawilża, jest bardzo wydajny, ma bardzo higieniczne opakowanie z pompeczką. Jest jeszcze taki podobny, znaczy taki z serii właśnie kremów pod oczy, jest również z SPF-em, ale ja bardziej wolę ten. Stał się, tak jak mówię, moim ulubieńcem, to jest chyba moje drugie opakowanie, czy nawet trzecie, także to już mówi samo za siebie. Polecam, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego kremu właśnie pod oczy, to myślę, że ten na pewno się u Was sprawdzi. Kolejnym produktem, który był zresztą moim ulubieńcem miesiąca sierpnia, jest naturalna pomadka ochronna do ust. Ja mam tutaj Sweet Honey, czyli z miodem. Bardzo fajna pomadka, bardzo dobrze nawilża, pięknie pachnie, tak właśnie miodowo, słodziutko, naturalna w 100%, także nawet jeżeli ją tam zjemy, to są wszystkie naturalne składniki. Naprawdę dobra, taka nawilżająca pomadka ochronna na zimę, myślę, się też bardzo dobrze sprawdzi. Także super, ja Wam na dole podlinkuję, gdzie można te produkty wszystkie zdobyć. Tutaj mam krem z nowej receptury, są to nowości tej firmy. To jest receptura 174, regeneracja nocna dla wszystkich rodzajów cery. I to jest krem, który ma w swoim składzie chyba wodę z lawendy albo jakiś ekstrakt z lawendy. Jeżeli lubicie zapach lawendy, to polecam serdecznie, bo pachnie po prostu ten krem przepięknie lawendą. To jest po prostu uczta dla nosa. Zapach relaksujący właśnie na noc, taki lawendowy. Ten krem jest w formie takiego musu, jakby on jest napowietrzony troszkę. To jest taka delikatna, ale nie za delikatna forma. Delikatna, ale zarazem bogata. Bardzo dobrze nawilża ten krem. Rano ta cera jest taka naprawdę dogłębnie nawilżona. Polecam go serdecznie. Bardzo dobrze się wchłania, nie zostawia żadnej tam tłustej warstwy. Także na noc jest to krem po prostu dla mnie idealny. Uwielbiam ten krem i na pewno kiedyś jeszcze do niego wrócę. Kosztuje coś chyba około 50 zł, na dole Wam wszystko podlinkuję. Także jeżeli szukacie jakiegoś takiego fajnie nawilżającego kremu na noc, przeważnie on jest, znaczy myślę, że on będzie najlepszy do właśnie takich cer suchych, mieszanych, w kierunku suchej, będzie po prostu idealny. I ostatnie produkty to są również kremy. Mam tutaj próbki. Ja już te próbki wykorzystałam w bardzo dużej ilości, bo przez jakiś czas miałam dużą ilość tych próbek i sobie je tak po prostu wykorzystywałam, więc już mogę coś o tych kremach powiedzieć. To są trzy kremy. Ja mam właśnie tutaj próbki tych kremów. To jest krem anti-aging na noc dla cery dojrzałej, Orange Energy nawilżający dla skóry normalnej i wrażliwej oraz Garden Roses do skóry suchej i wrażliwej.
Te wszystkie trzy kremy są po prostu wow. To są jedne z lepszych kremów, jakie naprawdę miałam, jakie stosowałam. Również w 100% naturalne. Ulubionym moim kremem z tych wszystkich trzech jest ten właśnie Orange Energy. On przepięknie pachnie, genialnie nawilża. Ten różany jest również po prostu petardą. Jeżeli lubicie zapach róży i takie dogłębne nawilżenie, to polecam. One się również sprawdzają na dzień, te dwa kremy. Bardzo ładnie z makijażem współpracują, nie ma tutaj żadnych problemów. Ten na noc jest taki troszkę bardziej bogaty, również bardzo dobrze nawilża. Także ja uważam, że ta firma ma jeden z lepszych kremów w ogóle do twarzy, z takich naturalnych. Polecam, bo naprawdę nie są drogie, składniki są w 100% naturalne. Te kremy są po prostu super, naprawdę są super i tak jak mówię, wypróbowałam je jakiś dłuższy czas, więc moja opinia jest naprawdę szczera i polecam Wam serdecznie. Także dzięki kochani bardzo za uwagę, mam nadzieję, że kolejna polska naturalna marka tutaj wzbudziła w Was jakieś zainteresowanie, że wypróbujecie chociaż sobie, jak te produkty u Was się sprawdzają. Także dzięki bardzo za uwagę, zapraszam na moje kolejne filmy, trzymajcie się gorąco, buziaczki!